Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na wideotesty.pl. Dzisiaj zaprezentuję wam słuchawki SteelSeries Siberia V3 w wersji Prism. Za ten model musimy zapłacić nieco więcej niż za podstawowe Siberie V3, które są na mini jackach i one kosztują jakieś 400-450 zł. Natomiast za wersję Prism zapłacimy około 600 zł. Z czego wynika ta różnica w cenie? Otóż model z dopiskiem Prism podłączany jest przez USB, czyli ma po prostu własny układ dźwiękowy. Obecność w słuchawkach takiego zintegrowanego układu USB dźwiękowego może być oczywiście dużym plusem dla osób, które w swoim komputerze posiadają jedynie podstawową kartę dźwiękową, czyli systemy zintegrowane z płytą główną typu Realtek. W takim przypadku te słuchawki na własnym układzie dźwiękowym zagrają zdecydowanie lepiej. Natomiast jeśli mamy w komputerze dobrej klasy kartę dźwiękową lub jakiś zewnętrzny wzmacniacz DAC, inne tego typu urządzenia, to po prostu w żaden sposób tymi urządzeniami nie poprawimy jakości dźwięku płynącego z tych słuchawek, gdyż po prostu omijają one całkowicie ten system audiokomputera, korzystając z własnego układu dźwiękowego. Myślę, że to by było na tyle tytułem wstępu, za chwilę się im dokładnie przyjrzymy. Zrobimy także test mikrofonu, tak więc zapraszam was do oglądania. Tak więc moi drodzy, przede mną SteelSeries Siberia V3 w wersji Prism. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, o samo to zawieszenie, to w stosunku do wersji V2 zmieniło się naprawdę troszeczkę. Są to kosmetyczne zmiany, troszeczkę inny jest ten pałąk wewnętrzny, może jakieś szczegóły jeszcze tutaj we wnętrzach, natomiast w większości są to dokładnie takie same słuchawki jak model V2, czyli słuchawki po prostu bliskie ideału. Jeśli chodzi o wagę, powiem wam w tej chwili już, że jest to około 300 gram. Natomiast przy komforcie, który zapewniają te słuchawki, nie jest to naprawdę dużo. Ale zacznijmy po kolei. Jeśli chodzi o pałąk zewnętrzny, są to metalowe rurki wygięte właśnie w ten sposób. A z zewnątrz mamy takie tworzywo, które jest zabezpieczeniem i też pełni funkcję ozdobną. Następnie mamy samodopasowujący się pałąk wewnętrzny, skórzany, z logo SteelSeriesa. Bardzo dobrze wykonany i działa to tak, że jak zakładamy je na głowę, on po prostu rozciąga się odpowiednio do naszej głowy, a także same słuchawki pracują w tą stronę. Więc system prosty i system bardzo funkcjonalny, sprawdzający się i w pierwszych i w drugich Siberiach, a teraz będący także wzorem do naśladowania w Siberiach w wersji trzeciej. Jeśli chodzi o te elementy, jest to wszystko bardzo dobrze wykonane, naprawdę jest to solidne. Natomiast patrząc dalej, mamy tutaj plastik z logo SteelSeriesa ponownie, oznaczenie prawa słuchawka, lewa słuchawka, same te tutaj obudowy przetworników są również z dobrej jakości plastiku, jest naprawdę fajny, matowy. We wnętrzu mamy troszeczkę takich błyszczących elementów, których prawie nie widać i prawie się nie brudzą. Tutaj mamy troszeczkę więcej błyszczącego plastiku, ale jest to wszystko jak widzicie bardziej schowane, więc nie robi problemu. I mamy te elementy podświetlenia, które bardzo fajnie sobie też można skonfigurować. Oczywiście z lewej muszli wychodzi kabel, jest on na stałe, natomiast zakotwiczony jest dobrze. Mamy też mikrofon, tak samo jak w V2, wsuwany do muszli. Wtedy praktycznie go nie widać. Potrzebujemy, to wysuwamy, doginamy sobie do ust. Co jest nowością, to wyłącznik na słuchawce, wyłącznik mikrofonu. Wystarczy sobie przełączyć i mikrofon mamy wyłączony. No i teraz najważniejsza dla mnie rzecz w słuchawkach, jeśli chodzi o komfort, czyli jakość wypełnienia i jakość samych nauszników. Tutaj zobaczcie, mamy memory foam, czyli piankę, która wraca do swojego kształtu pierwotnego. Tak więc nie ubiją nam się, nie ugniotą, nie odciśnie się po prostu nasza głowa na nich, co oczywiście przedłuży użytkowanie tych słuchawek. Jeśli chodzi o miękkość, zobaczcie, jest to bardzo mięciutkie, wystarczy lekko dotknąć, a się nam ugina. Jest tego wystarczająco dużo, żeby perfekcyjnie dopasowało się do naszej głowy. Jeśli chodzi o wnętrza, to są na tyle duże, że moje uszy się chowały do środka. Natomiast jest to kwestia indywidualna. Natomiast myślę, że w większości graczy uszy powinny się tutaj bez problemu schować. I we wnętrzu widzimy też napis SteelSeries i takie pomarańczowe obwódki, które fajnie kontrastują z tą czernią. Jeśli chodzi o kabel, no to niestety tutaj to jest mały mankament, ponieważ kabel jest przede wszystkim dość sztywny. Tej muszli jest zakotwiczony na sztywno. Układa się dopiero po pewnym czasie użytkowania. Z początku mi osobiście ten kabel troszeczkę przeszkadzał. No i też fakt, że jest on krótki, ma tylko 1,20 m, więc niewiele.
Jeśli nie mamy gdzieś pod ręką portu USB, będzie trzeba zastosować jakieś przedłużenie po prostu. No i zakończone to wszystko jest oczywiście pozłatanym wtykiem USB, jak to bywa u SteelSeriesa. No dobrze, w tej chwili zapraszam Was jeszcze na szybki test mikrofonu słuchawek SteelSeries Siberia V3 Prism. Nagrywamy. I od tego momentu mój głos dobiega do Was właśnie z tego mikrofonu słuchawek SteelSeries Siberia V3 Prism. Mikrofon ustawiony jest na 100% swojej głośności, a także mamy włączoną funkcję Mic Auto Optimization, która wyrównuje nagrywany głos i redukuje odrobinkę szumy w tle. Natomiast możecie w tej chwili posłuchać, jaka jest jakość i głośność tego nagrania i sami ocenić, czy ten mikrofon nada się tylko i wyłącznie do komunikacji w grach, czy może też przyda się na przykład do nagrywania jakichś podkładów do filmów. Moi drodzy, jeszcze kilka słów co do samych testów. Po pierwsze, komfort. Jeśli chodzi o komfort, te słuchawki oceniam maksymalnie. Są po prostu mega wygodne. Pomimo, że ważą 300 gram, komfort jest niesamowity. Można z nich korzystać długimi godzinami i nie będziemy odczuwać ich ciężaru ani żadnego ucisku na naszej głowie. Komfort jest bardzo istotny, ponieważ to z tego, że słuchawki grają świetnie, jeśli nie są wygodne. Tak więc pod tym względem maksymalna ocena. Druga rzecz, jakość wykonania. No, większość materiałów jest bardzo dobrej jakości, plastiki są naprawdę ok, mamy niewiele błyszczących elementów, więc również ok, i bardzo dobrej jakości jest ten skórzany pałąk wewnętrzny oraz same wypełnienia, te gąbki i skóra, która jest na zewnątrz. Tak więc myślę, że pod względem jakości wykonania również ocena bardzo dobra. No i trzecie kryterium, jakość dźwięku. Tutaj powiem Wam, że podobnie jak w Siberiach V2, te słuchawki uważam za słuchawki uniwersalne, ponieważ nadają się przede wszystkim do gier świetnie. Testowałem je m.in. w Crysisie 3, w grze Thief oraz w Counter-Strike'u Global Offensive, gdzie pozycjonowanie było naprawdę bardzo dobre, kroki było słychać prawie że perfekcyjnie, wystrzały i różne inne efekty też były na bardzo dobrym poziomie, tak więc od razu wiedziałem, z której strony przeciwnik nadbiegnie, jak się przygotować, czy uciekać, czy się schować. Bardzo dużo to pomagało. Możemy sobie troszeczkę wyregulować dźwięk w programie SteelSeries Engine 3. Przez to na przykład zwiększymy wysokie tony, żeby słyszeć właśnie takie dźwięki uderzeniowe. Mamy tam kilka gotowych profili, jak widzieliście w oprogramowaniu, natomiast można to sobie też po swojemu skonfigurować. Co do słuchania muzyki, bardzo dobrze poradziły sobie w muzyce takiej rozrywkowej, czyli po prostu w muzyce pop, troszeczkę gorzej w muzyce elektronicznej i muzyce klasycznej, ponieważ tam taka szeroka scena, jaką dają te słuchawki, nie jest do końca wskazana. Bardziej to wszystko powinno się skupiać wokół jakiejś węższej sceny, natomiast słuchawki mimo wszystko dobrze poradziły sobie we wszystkich gatunkach muzyki, w których je testowałem, co jest też zwieńczeniem testów tego wbudowanego układu dźwiękowego na USB, który jest naprawdę przyzwoity. Zdecydowanie lepiej grają niż Siberia Raw Prism, które testowałem też wcześniej, ale tutaj też cenowo mamy ponad 300 zł więcej, więc jest to też zrozumiałe, że ten układ dźwiękowy musi być lepszy, przetworniki muszą być lepsze i sama jakość wykonania, wygoda też musi być na wyższym poziomie. Tak więc Siberia Raw Prism są to słuchawki podstawowe dla mniej wymagających graczy, natomiast te Siberia V3 Prism to już jest naprawdę produkt z wysokiej półki, będący w stanie zadowolić, myślę, każdego gracza i nie tylko gracza. No i moi drodzy, czas na podsumowanie tych słuchawek. Według mnie model V3 to naprawdę świetny model. W stosunku do wersji V2 nie zmieniło się może aż tak wiele, natomiast słuchawki zostały odrobinkę usprawnione pod względem konstrukcyjnym i dość mocno też usprawnione pod względem przekazywanego dźwięku. Spisują się bardzo dobrze tak w grach komputerowych, jak i przy słuchaniu muzyki. W tej chwili cena, którą trzeba za nie zapłacić, jest jeszcze dość wysoka, natomiast weźmy pod uwagę, że dostajemy w zestawie także dobrej jakości kartę dźwiękową. Więc jeśli korzystamy z laptopa lub mamy na komputerze tylko podstawowy układ dźwiękowy, to wybór takich słuchawek będzie w pełni uzasadniony i nam się opłaci. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji. Jeśli chcecie dowiedzieć się o Siberiach V3 Prism jeszcze więcej, zapraszam do pełnej recenzji tekstowej na portal wideotesty.pl, gdzie znajdziecie dokładne opisy tych słuchawek, zdjęcia oraz linki do sklepów, gdzie możecie je sobie bezpośrednio kupić. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!